Tradycyjnie od kilku lat spotykamy się w naszej gminie, żeby podziękować osobom, które podejmują się takiego trudnego wyzwania, trudnych działań związanych z rozwojem sportu na terenie gminy Konstantynów. Chcemy i od kilku lat to czynimy, uhonorować tych, którzy są najlepsi, ci, którzy są perłą naszej gminy, ci, którzy chcą pracować, ci, którzy nie wstydzą się tego, że mogą powiedzieć, że uprawiają różnego rodzaju dyscypliny sportowe i to z pięknymi efektami. Dlatego z przesunięciem kilkumiesięcznym, ale w tym roku spotykamy się po raz kolejny, żeby podziękować i uhonorować skromnymi nagrodami finansowymi. W imieniu całej Rady Gminy podziękować Wam za to, co po prostu wykonujecie, co robicie. Mnie osobiście cieszy to, że jako były nauczyciel widzę ciągle uczniów naszej szkoły, którzy się angażują w tą dyscyplinę sportową, jaką jest koszykówka. Dzięki panu Dariuszowi, który zajął się właśnie tą sekcją, osiągacie naprawdę wspaniałe wyniki. Tu pan wójt wspomniał o tym, że od kilku lat jest taka uroczystość podziękowania za wasz wysiłek, a chcę zaznaczyć, że to właśnie dzięki inicjatywie pana wójta powstała taka okazja, żeby podziękować wam za to, że rozsławiacie naszą gminę, bo o nas właśnie słychać dzięki waszemu zaangażowaniu, waszym występom. O gminie Konstantynów słyszy się nie tylko na terenie powiatu czy województwa, a nawet na terenie kraju. A w przypadku tutaj panów, którzy wyciskają tą sztangę leżąc, to nawet na świecie. My jako trenerzy chcielibyśmy bardzo podziękować panu wójtowi, Radzie Gminy za to, że wspierają nas finansowo i tak, że każdy turniej, który organizujemy, jest jak najbardziej wspierany nasze takie inicjatywy, no i zapraszamy więcej. Prosimy, żeby ta inicjatywa wspierania nas była jak największa i częsta. Tradycyjnie tego typu nagrody wręczamy w miesiącu lutym. W związku z tą pandemią niestety musieliśmy ten termin przesunąć, a łagodząca się troszeczkę sytuacja, czy aż tak, to nie wiem, ale pozwala na to, że możemy się spotkać, bo tak jak pan wspomniał, ci młodzi ludzie osiągnięcia sportowe mieli w roku 2019, więc oczekują z niecierpliwością na to, żeby im za to podziękować, bo to są nasi reprezentanci, to jest wizytówka gminy, to są ci najlepsi, którzy pracują i przynoszą chlubę naszej gminie, dlatego nie chcieliśmy bardzo długo zwlekać, a myślę, że jest pora na to, żeby tych ludzi, te osoby uhonorować i im podziękować. Jak w tym roku wyglądają stypendia, komu zostaną przyznane? No generalnie stypendia, no nie ukrywam, taki mamy jak gdyby pewien schemat, bo te same osoby już po raz kolejny, w zasadzie te same grupy osób otrzymają te stypendia, bo zarówno ciężarowcy, no tutaj mamy nową osobę, zarówno mistrz w szachach, no i oczywiście drużyna dziewcząt w koszykówkę. To jest drużyna, która od kilku lat przynosi bardzo, bardzo dużo satysfakcji naszej gminie. Są to dziewczyny, które są mistrzyniami powiatu, są bardzo wysoko w lidze szkolnej, nawet ogólnopolskiej, bo takie imprezy również u nas mają miejsce i trzeba je uhonorować, trzeba te osoby uhonorować, trzeba im podziękować trenerom, bo tutaj też ich praca jest bardzo, bardzo widoczna i należy się przynajmniej skromne słowo dziękuję i może niewielkie, ale skromne w ramach możliwości gminy nagrody finansowe, które będą takim dopingiem i pozwolą na to, że ten sport w Konstantynowie będzie się dalej rozwijał, bo tego byśmy sobie życzyli. W dobie obecnej sytuacji wiemy, że gro czasu spędzamy jednak w domach, a młodzi spędzają dużo czasu przy komputerach ze względu nawet na naukę czy pod kątem innych zadań, które realizują i trzeba takiego momentu, że muszą ci młodzi ludzie wyjść poza dom, muszą żeby osiągnąć wyniki, muszą ćwiczyć, muszą trenować i myślę, że jest pora ku temu, żeby jednak ten czas nastąpił.
Jesteś zawodnikiem jakiej dyscypliny? Podnoszenie ciężarów leżąc. Podnoszenie ciężarów leżąc. Jaki w tym momencie twój rekord? 100 kg. Gratuluję. A ile masz lat? Tak się dopytam. Niedługo 15. Gratuluję. To w sumie to wszystko przed tobą jeszcze. Co, jak myślisz? No tak. Jakie masz plany? Pójść, wygrać, zdobyć złoto na olimpiadzie. Reprezentant Polski. Tak. Te stypendia dzisiaj w gminie Konstantynów pomogą w tym? Tak. Na co przeznaczysz pieniążki? Na różne rodzaje odżywki, żeby siła była. No siła to myślę, że jest. Dawaj, zmierzymy się szybko na rękę. No i dobra, no i co? Raz, dwa, trzy, start. Leżę. Dobra. Tomek Kociubiński. Słuchaj, Tomku, jak to było? Musiałeś mocno z synem rozmawiać, żeby poszedł swoje ślady, czy sam łapnął i łyknął bakcyla? Nie. Po prostu był zaciekawiony tym sportem i wciągnął się bez problemu w ten sport. Pojechał na pierwsze zawody, był zadowolony, poznał wspaniałych kolegów, też jego trochę zaszczepili tym sportem, także i do tej pory jest zadowolony i z osiągnięć, i ze startów. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrą drogę, żeby pojechać na olimpiadę. Daj Boże, żeby nam się udało, to by było chyba w naszej gminie historia, że ojciec z synem byłby na olimpiadzie. Także trzymamy kciuki. Szkoda, że właśnie ten COVID-19 nam pokrzyżował te plany, bo ja miałem już przepustkę do Tokio w tym roku 2020, ale no cóż, może to i lepiej, może to i gorzej. Będziemy dalej się starać, żeby tę rangę światową mieć na wysokim stylu, poziomie. No i myślę, że w przyszłym roku spotkamy się na olimpiadzie. Chciałbym, żeby też Mikołaj pojechał jako junior, to bo naprawdę dobrze zapowiada się i dobre wyniki do tej pory ma w ciężarach. A rekord, Tomek? No mój rekord to nieoficjalny 200 kilo. Teraz chcę zrzucić do 72 i mam realne szanse na przyszłe igrzyska, na medal olimpijski. Na dzień dzisiejszy jestem w rankingu światowym na 6 miejscu, a w 80 kg, a w 72 na dzień dzisiejszy jestem na 4 miejscu. Także nóż, a jest medal w ręku. Słynne dziewczyny ze słynnej drużyny pana Dariusza Domitrza. Słuchajcie, ten Konstantynów w tej koszykówce jest sławny. Dzięki wam. Kolejne roczniki wchodzą i kolejne roczniki grają. Czy to już jest taką renomą w Konstantynowie, że bycie w drużynie to jest coś wskazanego, osiągalnego? Coś, co powoduje, że mamy więcej lajków na Facebooku? Nie, to zależy, co się lubi chyba. A co lubisz? Koszykówkę. Jak to jest? Myślę, że jakoś dużej, więcej jakoś lajków na Facebooku nie ma, ale no jakoś... No, lubicie to robić? Lubimy. Jak wyglądają wasze treningi? Głównie biegamy, rzucamy, no a na koniec tam jakoś gramy. Jakoś gracie, dobra. Jak najlepiej umiecie, no właśnie. Słuchajcie, jak to ostatnio, no, treningi są w tej dobie koronawirusa, czy nie ma? Tęsknicie za turniejami? Są treningi, mamy trzy razy w tygodniu treningi. No i tęsknimy oczywiście za turniejami i za tymi dziewczynami, z którymi zawsze się spotykamy. Czego wam życzyć? Przede wszystkim lepsze, żeby forma została jaka jest. A na co przeznaczycie swoje stypendia? Myślałam nad jeszcze butami albo ochraniaczami. Nad butami nowymi, bo te już... bracie. Nie, bo nie mam brata. A nie, no to przepraszam. Czyli nowe buty. Tak. Dobra, to trzymam kciuki. Dziękujemy za rozmowę.